Kilku reprezentantów osiedli z zachodniej części miasta, w sąsiedztwie Nowej Zakopianki, pojawiło się w poniedziałek na sesji rady miasta z projektem petycji uchwały adresowanej do inwestora dwunitkowej szosy, czyli do Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Konsekwentnie i z determinacją domagają się oni oddzielenia ich ekranami akustycznymi od hałasu, jaki już jesienią wytworzy ruch samochodowy. Za pośrednictwem burmistrza i przewodniczącego rady mieszkańcy chcieli uzyskać odpowiedź na pytanie, czemu przy węźle obidowa montowane są ekrany akustyczne, a na wysokości grela i osiedla na skarpie ich nie ma. Burmistrz Grzegorz Watycha odbył już w tej sprawie spotkanie w generalnej dyrekcji z zastępcą dyrektora do spraw inwestycji Robertem Jakubiakiem. Dzwonił do inwestora, także przewodniczący rady, Jan Sienka, ale doprowadzenie do oczekiwanej przez mieszkańców decyzji okazuje się wcale nie takie łatwe. Uzyskałem odpowiedź taką, że ekrany, które są montowane właśnie w rejonie węzła obidowa to jest tam powiedzmy pod rdzawką. Wynikają z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jest to związane z ostoją zwierzyny, która tam no, migruje czy, czy też ma swoje, swoje siedliska. Natomiast tutaj na odcinku w Nowym Targu prace projektowe i analiza akustyczna, która była przeprowadzona przez projektantów, nie wykazały potrzeby montowania ekranów. Czyli z tej analiz akustycznych wyszło, że ten hałas nie przekracza dopuszczalnych norm, które by uzasadniały umieszczenie w projekcie ekranów. Stąd wykonawca czy projektant takich ekranów w projekcie, w projekcie drogi nie uwzględnił. Jest to inwestycja budowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, więc projektanci po prostu na zlecenie też wykonawcy to projektowali. Były, była taka informacja również wcześniej przesyłana, natomiast teraz jeszcze dopytałem dodatkowo dlaczego gdzie indziej są, bo to też budzi właśnie takie wątpliwości, że w lesie są montowane, a tutaj nie ma. Odległość, te wszystkie parametry, które są brane przez projektantów do analizy akustycznej wykazały, że normy nie będą przekroczone. Natomiast po oddaniu drogi do użytkowania ma być prowadzona monitoring hałasu i jeżeli te normy hałasu będą przekroczone, to wówczas będzie dopiero uzasadnienie, i inwestor, czyli generalna dyrekcja, będzie mogła zdecydować o zamontowaniu, jakby już no, po tym upływie, jakby po uruchomieniu tego odcinka, oddaniu do użytku i właśnie pełnym, pełnym już takim roku analiz, że wtedy będą dopiero te ekrany mogły być montowane. Ale to będzie zależało od wyników, pomiarów, hałasu już po. Oddaniu do użytku drogi. Taką informację uzyskałem w biurze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w Krakowie. Przewodniczący Rady Jan Sienka prosił burmistrza, by ten uzyskał od inwestora rzeczoną analizę. Z doświadczenia wiem, że niewielka zmiana parametrów w zakresie symulacji potrafi zmienić znacząco. Wnioski. W imieniu mieszkańców osiedli Bur i na Skarpie wystąpił prezes spółdzielni mieszkaniowej Podhale z gotową już petycją, pod którą udało się zebrać 144 podpisy. Jej treść jest następująca. My niżej podpisani mieszkańcy Nowego Targu, zamieszkujący tereny w bezpośrednim sąsiedztwie nowej obwodnicy to jest osiedle domów jednorodzinnych przy ulicy Ludmierskiej osiedle na Skarpie. Oraz osiedle bur, domy jednorodzinne, zwracamy się do Rady Miasta Nowego Targu o podjęcie e, uchwały w formie apelu skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o montaż ekranów akustycznych wzdłuż Nowej Obwodnicy w rejonie Osiedla na Skarpie i domów jednorodzinnych przy ulicy Ludźmierskiej. Są to domy pomiędzy Obwodnicą a Drugim Liceum Ogólnokształcącym oraz w rejonie końcowej części osiedla Bur, domy jednorodzinne. Uruchomienie obwodnicy będzie wiązało się z przekazaniem ruchu na obwodnicę, co w konsekwencji będzie generować hałas przejeżdżających pojazdów i wpłynie na pogorszenie jakości naszego życia. Aby tego uniknąć, koniecznym jest montaż ekranów akustycznych wzdłuż tej obwodnicy, który winien być przewidziany już na etapie projektowania tej drogi, a został w projekcie i realizacji pominięty. Tak duża inwestycja drogowa przebiegająca przez tereny miejskie powinna zostać należycie zabezpieczona, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo i komfort naszego życia. Jest to pominięcie faktu istnienia osiedli na Skarpie, osiedla domów jednorodzinnych przy Ludźmierskiej oraz osiedla BUR, domy jednorodzinne. Dlaczego mamy być pozbawieni komfortu dotychczasowego życia, ciszy i spokoju? Wielu z nas podjęło decyzję o obecnym miejscu zamieszkania właśnie z uwagi na, na tą ciszę. Nie chcemy, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czekała na uruchomienie obwodnicy i w następstwie jej uruchomienia prowadziła pomiary natężenia hałasu, a w dalszej części rozważała montaż ekranów akustycznych, które zgodnie z przypuszczeniami i tak będą musiały być zamontowane. Jako mieszkańcy terenów, które w niedługiej perspektywie czasowej będą narażone na bezpośrednie oddziaływanie obwodnicy, Żądamy, aby jeszcze przed uruchomieniem owodnicy zamontowano ekrany dźwiękochłonne w rejonach wyszczególnionych w petycji. Samorządowcy ustalili, że Rada Miasta wystosuje do inwestora petycję wspierającą żądania mieszkańców, a podpisze się pod nią również burmistrz.